Well, good evening, everyone. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. My name is Donald Turbitt. I'm from the United States. Mam na imię Donald Turbitt. Jestem ze Stanów Zjednoczonych. I've come to Poland actually for the last 21 years. I've visited every year doing mission work. Przez ostatnie 21 lat przyjeżdżam do Polski w posłudze misyjnej. I represent Renewal Ministries for most of my mission work around the world. Reprezentuję odnowę w Duchu Świętym i to jest większość mojej pracy misyjnej na świecie. But I also represent Men of St. Joseph, which I'm coming here this week for. Ale reprezentuję również mężczyzn Świętego Józefa i w tym właśnie celu przyjechałem w tym tygodniu. I want to share with you tonight a little about pursuing your dreams. Chcę trochę podzielić się dzisiejszego wieczora na temat łapania, podążania za swoimi pragnieniami. A lot of Christians settle for mediocrity and don't really strive for excellence. Bo wielu chrześcijan osiadło na przeciętności i nie zmagają się o coś lepszego. And I believe God has planted, you know, seeds of greatness in every one of us. A ja wierzę, że Bóg osadził ziarna wielkości w każdym z nas. We all have dreams and desires that we want to accomplish in life. Wszyscy mamy marzenia i pragnienia, za które chcemy wypełnić w naszym życiu. Things we want to change in our lives and around us. Te rzeczy, które chcemy zmienić w nas i wokół nas. But so many times things in life get in our way and steal our dreams from us. Ale czasami nasze życie i to, co się dzieje, kradnie marzenia z nas samych. We go through disappointments and difficulties. Rozczarowujemy się trudnościami. Things don't always turn out the way we want them to. Nie wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli. And too often we end up settling for second best. I często kończymy osiedlając się, pozostając przy tym, co jest prawie najlepsze. Lots of times our attitude is, I really don't like this job. But it's okay, it's good enough. Na przykład, nie do końca lubię tą pracę, ale ona jest w porządku, jest wystarczająco w porządku. We learn to live with things that are less than what God would have His best for us. Nauczyliśmy się żyć taki those things instead of. Yeah, we live with those instead of what God would have for us. Nauczyliśmy się żyć takim życiem, takimi rzeczami zamiast tym, co Bóg naprawdę chce dla nas. Instead of being determined. Zamiast być zdeterminowanym, instead of pressing on, zamiast naciskać, we don't strive for this greatness that God has put in us. Nie zmagamy się o tą wielkość, którą Bóg w nas osadził. And we get easily satisfied with this is good enough. I zaspokajamy się tym, że tym, co jest wystarczająco dobre. Plenty of Christians have lost their enthusiasm for life. Wielu chrześcijan straciło entuzjazm w swoim życiu. They're not excited about the dreams that God put in their hearts. Nie są podekscytowani marzeniami, snami, które Bóg osadził w ich serce. They don't expect to live in victory. Nie oczekują życia w zwycięstwie. But my message to you today is, ale moje przesłanie dzisiaj dla was to, get your fire back, get excited. Przywróć ten ogień, przywróć to podekscytowanie. You may have been knocked down in your life, but get up and stand up again. Mogłeś zostać w swoim życiu powalony, ale powstań i weź się za to. Don't stop feeling sorry for yourself. Get a new dream in your life. Przestań się użalać nad sobą. Idź w nowy sen w twoim życiu. Zdobądź go. God still has great things in store for all of us. Bo Bóg nadal ma wiele rzeczy, które na was czekają w waszym życiu. But we need to do our part in pursuing our dreams. Ale my musimy wykonać naszą część i podążać za tymi marzeniami. Keep believing for God's best in your life. Wierz w najlepsze to, co Bóg dla ciebie przygotował w twoim życiu. Not second best, not good enough. Nie prawie najlepsze, nie wystarczająco dobre. You know, not even getting, barely getting by. Nawet nie to, co jest gdzieś blisko tego. We're not supposed to live a mediocre, average life. We're not supposed. Well, no, we're supposed to have excellence. Right. Więc nie powinniśmy żyć takim przeciętnym, standardowym życiem.
We're not supposed to have a little bit of joy, a little bit of peace, a little bit of success. A takim, że mamy troszeczkę sukcesu, troszeczkę radości, troszeczkę zabawy. We need to remember, we are children of the Most High God. Musimy pamiętać, że jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego. We have royal blood flowing through our veins. A w naszych żyłach płynie królewska krew. You need to know that you are supposed to soar in life. A musimy pamiętać, że powinniśmy szybować w życiu. We're born to win, we're born to live in victory. Bo jesteśmy urodzeni do tego, by zwyciężać, żeby żyć w zwycięstwie. I want to challenge you this today. A chcę dzisiaj wam rzucić wyzwanie. Don't let good enough be good enough for you. Nie pozwól, żeby wystarczająco dobre było wystarczające dla ciebie. God doesn't want you to barely get by in life. Bo Bóg nie chce, żebyś miał takie przeciętne, trochę fajne życie. He wants us to share in his abundant life. Bo chce, żebyś dzielił z nim życie obfitości, w obfitości. He wants you to have a happy marriage. Chce, żebyś miał szczęśliwe małżeństwo. He wants you to enjoy your work. Chce, żebyś cieszył się pracą. God's desire is that you constantly be raised up higher and higher in your life. Bo pragnieniem Boga jest to, żebyś cały czas wychodził wyżej i wyżej w całym swoim życiu. If you're a salesman at work, you should be the best salesman. A jeżeli jesteś sprzedawcą, jeżeli pracujesz jako sprzedawca, powinieneś być najlepszym sprzedawcą. Catholic athletes should be making records, being the best athletes. A sportowiec, katolik powinien być najlepszym sportowcem, powinien bić rekordy. If you're a dad or a mom, you should be the very best dad, very best mom. A jeśli jesteś tatą, mamą, to powinieneś być najlepszym tatą, najlepszą mamą. Some of us need to get a bigger vision for our lives. Wielu z nas potrzebuje wizji dla swojego życia. We fall into this rut in our lives, the same old thing. A często w naszym życiu podążamy takimi kolejnami, takimi utartymi szlakami. We're supposed to be stretching our faith every day. A my powinniśmy każdego dnia rozciągać swoją wiarę. We should be believing an increase in our lives. Powinniśmy wierzyć w rozwój, w rozszerzanie naszego życia. You may not even realize that you're settling for mediocrity in your life. Możesz w ogóle nie uświadamiać sobie tego, że osiadłeś już w przeciętności w swoim życiu. Lost your desire to excel. A że straciłeś pragnienie przyspieszania, pragnienie rozwoju. So we need to shake ourselves out of that complacency in our lives. I powinniśmy potrząsnąć samymi sobą i spojrzeć na to życie z tej perspektywy. Chcę, żebyście podjęli decyzję dzisiejszego wieczoru, że chcecie zmienić to życie. Że będziecie tacy, jakimi Bóg chce, żebyście byli. I don't know about you, nie wiem jak wy, but for myself, I don't want to be in the same place next year that I am today. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę w przyszłym roku być dokładnie w tym samym miejscu co dzisiaj. I want to be a better father, a better grandfather, a better husband. Bo chcę być lepszym ojcem, mężem, dziadkiem. I want to be reaching more people for Christ. Chcę przyprowadzać więcej osób do Chrystusa. I don't want to let good enough be good enough. Nie chcę, żeby wystarczająco dobre było wystarczające. I don't want to be easily satisfied with what God has given to me. I want more. Nie chcę być tylko usatysfakcjonowanym tym, co Bóg teraz mi daje, bo chcę więcej. I want to have big dreams for my life. Chcę wielkich snów, wielkich marzeń dla mojego życia. So many times we start off and we have these dreams in our lives. A bardzo często mamy takie sny w naszym życiu. So we're heading out down the road for excellence. I idziemy tą drogą do doskonałości. But along the way we have some blocks, some problems in our lives. Ale w tej drodze napotykamy wiele przeszkód, wiele ścian tego, co nas blokuje. And we start to give up and take the easy way out. I zaczynamy się poddawać i wybieramy łatwiejsze drogi. See, it doesn't count how we start out, it's how we finish our lives. Bo nieważne jak zaczęliśmy, ale jak kończymy nasze życie. Anyone can get excited at a new idea. Każdy może być podekscytowany nowym pomysłem. But we need to stick it out. We need to get through to the end of all of our plans. Ale musimy przejść do końca przez wszystkie nasze plany.
Have the determination to go all the way through with your work. A musimy mieć determinację we wszystkim, co robimy przez cały czas. Don't stop halfway down the path. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Don't stop when things get difficult. Nie zatrzymuj się, kiedy zaczynają się kłopoty. Don't stop because you don't see any good results. Nie zatrzymuj się, bo nie widzisz dobrych, nie widzisz rezultatów, owoców. And there's never any time that you're too old to keep going. A nigdy nie jest za późno, żeby iść do przodu. 3 years ago, Cardinal Jewish asked me to start an international men's ministry. A 3 lata temu kardynał Dziwisz poprosił mnie, żebym rozpoczął działalność, międzynarodową działalność mężczyzn. The first question he asked me is, how old are you? Pierwsze jego pytanie było, ile masz lat? I said 71 3 years ago. 71, 3 lata temu. And he said, okay, you should start a new men's ministry in the world. On powiedział, okay, w porządku, ty powinieneś rozpocząć tą wspólnotę męską międzynarodową. Now in the last 3 years we're in 12 different countries around the world with Men of St. Joseph. I przez ostatnie 3 lata jesteśmy już w 12 różnych krajach w całym świecie. We're doing really well, but it's a very big job. Idzie nam dobrze, bardzo dobrze, ale to jest naprawdę wielkie wyzwanie, wielkie zadanie. But I'm not ready to retire. I want to do more. Ale ja nie jestem gotowy na emeryturę, bo ja chcę więcej. And we all should, no matter what our age is, we want to be doing more. I my, niezależnie od wieku, powinniśmy chcieć więcej. You may have been working at a project for a few years and you haven't seen any good results yet. Może pracowałeś przy jakichś projektach wiele lat i jeszcze nie widziałeś dobrych rezultatów. Matter of fact, you may see things getting worse in your work or your life. Dodatkowo możesz widzieć, że twoje życie układa się gorzej niż do tej pory. And it's okay to go through the difficult times. A to jest normalne, że przychodzą trudne czasy. We don't walk by faith, by sight, we walk by faith. A bo my nie idziemy sami, ale idziemy, kroczymy w wierze, nie w rzeczywistości, ale też kroczymy w wierze. You gotta keep believing in yourself, keep on pursuing your dream. Musisz wierzyć w siebie i musisz podążać za tymi marzeniami. Don't quit until you see the fullness of what God has called you to. Nie rezygnuj, dopóki nie zobaczysz tej pełni, którą Bóg w ciebie włożył. That means that we shouldn't live with addictions in our life, whatever they are, large or small. A to oznacza, że nie powinniśmy tolerować żyć z nałogami, nieważne czy one są duże czy małe. We shouldn't learn to live with sickness and disease and pain in our lives either. Nie powinniśmy żyć z chorobami i z bólem, które jest w naszym życiu. And don't ever sit back and accept poverty or defeat in your life. What's more, don't. Poverty or defeat. Don't settle for that. I nie zatrzymuj się w ubóstwie i w nie zatrzymuj się w ubóstwie i w słabości w swoim życiu. It doesn't matter if you haven't had any money in 20 years, you still want to believe. Nieważne, czy że na przykład nie miałeś przez 20 lat pieniędzy, nadal powinieneś wierzyć. You get up in the morning and say, I am the head and not the tail. Wstajesz rano i mówisz, jestem głową, a nie ogonem. I'm going to live to lend and not borrow. Żyje po to, żeby pożyczać innym, a nie pożyczać od innych. It tells us that in the Old Testament. Tak jest napisane w Starym Testamencie. We want to believe that's what God created us for, to be the head and not the tail. A my mamy wierzyć w to, jak nas Bóg stworzył, że jesteśmy głową, a nie ogonem. So we need to keep pursuing, keep believing that God has his best for us. Więc musimy trwać, musimy podążać za tym i wierzyć w to, co Bóg ma dla nas. Some people in this room may have already given up on their marriage. Wielu z nas poddało się już w swoich małżeństwach. You're living together, but you don't really have a good relationship, no good friendship. Żyjecie razem, ale tak naprawdę nie macie dobrej relacji, dobrej przyjaźni. You think I've been trying for years and years, but never works for me. Myślisz, że próbowałem przez wiele lat, ale nigdy nie wychodziło. I believed and I've been praying and it just never changes. A wierzyłem, modliłem się i nic się nie zmieniało. God says, keep believing, keep praying, it will change. A Bóg mówi, módl się, próbuj, bo przyjdzie zmiana. In the book of Hebrews it says this. W liście do Hebrajczyków jest napisane. Don't cast away your confidence, the day of blessing is coming.
Nie odrzucaj nadziei, pewności, że dzień błogosławieństwa nadchodzi. And I believe that some of us in this room may be looking for our day of blessing soon. A myślę, że wielu z nas oczekuje błogosławieństwa, błogosławieństwa, które nadejdzie wkrótce. Tomorrow could be your day where favor comes from God to you. A jutro może być ten dzień, kiedy łaska od Boga przychodzi znowu do ciebie. But you have to do your part. Get a new vision for your life. Ale ty musisz zrobić swoje, musisz mieć nową wizję dla swojego życia. Get a new vision for your marriage, for your finances, all that. Nową wizję dla małżeństwa, dla finansów, dla tego wszystkiego. You need to get your fire back. You need to be enthusiastic all the time about what God's doing in your life. Musisz być na nowo rozpalony, mieć ten entuzjazm co do tego, do wszystkiego, co Bóg ma dla ciebie. Too often we get comfortable in our lives and we accept the hard things that go on in our lives. Zbyt często akceptujemy nasze życie i takie, jakie jest, i z tym, co przychodzi, co jest w naszym sercu. We need to be determined and fight for what God has for us. A my musimy być zdeterminowani i walczyć o to, co Bóg ma dla nas. This is a story I read about a group of people that wanted to climb a mountain together. Kiedyś przeczytałem taką historię o grupie ludzi, którzy wspinali się w górach. This is a small mountain in Switzerland. A chodzili po górach. To jest mała góra w Szwajcarii. And lots of businesses will take a group of people from their business and they'll climb this mountain in one day. Wiele firm organizuje takie wspólne firmowe wyjścia grupowe na tą górę. They're trying to teach the workers camaraderie and teamwork together. A uczą ich bycia razem, uczą ich budowania zespołu. It takes about 8 hours to climb all the way up and all the way back down. A żeby wyjść na górę i z powrotem potrzeba około 8 godzin. And most of the people when they begin this thing they're all excited and they're going to climb this mountain together, they're going to really do well. I większość ludzi, którzy wychodzą na tą górę, zaczynają, jest mocno podekscytowanych tym, że tam idą. And they usually start out around 10 o'clock in the morning. Zazwyczaj około 10 przed południem wychodzą. Then they climb for a couple of hours. Wychodzą kilka godzin. And they're about halfway up. I gdzieś w połowie drogi. But there's a nice restaurant about halfway up the mountain. A gdzieś w połowie drogi jest fajna restauracja. And they usually will stop for lunch at the restaurant. Zatrzymują się w tej restauracji na lunch. And, you know, and there'll be maybe 40 people. They'll all go into the restaurant, and it's really warm. They have a fireplace, and they have a wonderful meal together. Jest około 40 osób, które wchodzi do tej restauracji, które je, rozkłada się na słońcu, na tarasie. But after lunch. Ale po lunchu. Something unusual usually happens to the group. Dzieje się z grupą dzieje się coś dziwnego. Half the people stay in the restaurant and don't go all the way to the top. Połowa ludzi zostaje w tej restauracji i nie idzie na szczyt. It's not because it's too difficult. Nie dlatego, że to jest zbyt trudne. It's just that they're so comfortable in this nice restaurant now. A dlatego, że jest im tak dobrze w tej restauracji. And they say, "Well, you go to the top. When you come back, we'll work the rest of the way down with you." I mówią reszcie, jak będziecie wracać, to my wrócimy z wami. And most of the companies that bring people there, half the people will not go all the way to the top. I połowa ludzi zazwyczaj z wielu tych wycieczek zostaje w połowie i nie wychodzi na górę. They lose their drive for excellence. I tracą możliwość i tracą pęd do doskonałości. They tasted a little success by getting halfway up the mountain, and that's enough for them. Posmakowało im bycie w połowie tej góry i to im wystarcza. And most businesses realize who's going to really be a good worker and who's not going to be a good worker. I wielu szefów uświadamia sobie, kto będzie dobrym pracownikiem, a kto takim nie będzie. And God is watching us. A Bóg na nas patrzy. When we're going halfway up our mountains. Czy my też zatrzymujemy się w połowie tej And góry. He's trying to encourage us, go all the way. I on nas zachęca, idź dalej. It may be a little difficult, but it won't be impossible. Może to będzie trudne, ale nie niemożliwe. Because he wants you to reach all the goals he's put in your heart. Bo on chce, żebyś osiągnął wszystkie cele, które on dał do twojego serca. So often we start out all excited about what we think God wants to do in our lives.
często ekscytujemy się tym, jak co Bóg chce, czego Bóg chce od naszego życia. We believe that God can fulfill these wonderful dreams for us. A wierzymy, że Bóg może wypełnić wspaniałe marzenia w naszym życiu. For some of us it could be very simple dreams. Dla wielu z nas to będą bardzo proste marzenia. Give up, break some bad habit we have. Porzucenie jakiegoś złego przyzwyczajenia. Pay off our bills or lose some weight. A spłacenie rachunków, stracenie wagi. And at the beginning we're all excited, we're going to do these things. I jak już ekscytujemy się tymi wszystkimi rzeczami. But as time goes by, we get a little bit lazy and a little complacent. A mija czas, stajemy się troszeczkę leniwi, trochę zachowawczy. Maybe you've seen a little improvement in your life and nah, that's uncomfortable here. A możesz poprawić swoje życie, ale jest ci wygodnie tam, gdzie jesteś. We're not stretching our faith. Nie rozciągamy naszej wiary. We're not pursuing excellence in our hearts. Nie podążamy za doskonałością w naszym sercu. We say, you know, we're doing fairly well, and that's I used to smoke 2 packs of cigarettes. Now I only smoke 1 pack of cigarettes a day. Zadowalamy się takimi rzeczami niepełnymi. Kiedyś paliłem 2 paczki papierosów dziennie, teraz tylko 1, jest okej. That may be good, but that's not really good enough. Może to jest dobre, ale to nie jest wystarczająco dobre. Don't get comfortable halfway. Go all the way with God. Nie ciesz się, nie zadowalaj się tylko połową drogi, ale idź całą drogę. We want to reach the limits of what God has for us, stretching ourselves. A chcemy przechodzić, rozciągać granice tego, co Bóg ma dla nas. Don't go halfway up your mountain, go all the way. Nie idź w połowę góry, idź na sam szczyt. We all should be a little bit outside of our comfort zone. We don't want to be comfortable all the time in our lives. A powinniśmy być trochę poza naszymi sferami zadowolenia. God has so much more for all of us. Bo Bóg ma dla każdego z nas dużo więcej. Keep pursuing it. Keep believing that God is going to do good things with you. Więc podążaj za tym i wierz, że Bóg ma wiele dobrych rzeczy dla ciebie. It doesn't take any more effort to stay filled with faith. Bo to nie jest zbyt wielki wysiłek, żeby trwać krocząc w wierze. Rather than going around being negative and looking defeated. W porównaniu z takim chodzeniem tylko w negatywnych uczuciach, tylko w porażce. You want to wake up every day believing this is going to be a great day. Good things are going to happen. Budzisz się każdego dnia i mówisz, to będzie wspaniały dzień. God has great things in store for me. Bóg ma dla mnie wspaniałe rzeczy. The people that seek out their dreams. A bo ludzie, którzy szukają swoich marzeń and believe they're going to come to pass, i wierzą, że je zrealizują, and they won't settle for halfway, they want to go all the way, God will bless that. I nie zatrzymują się w połowie drogi, ale chcą iść całą drogę, Bóg im błogosławi. In the Old Testament we all know about the story about Abraham. Każdy zna historię Abrahama ze Starego Testamentu. Well, Abraham's father was called to go to Cana before Abraham was called. A ojciec Abrahama został wezwany przez Boga do wyjścia do Kanaanu, zanim Bóg wezwał Abrahama. God spoke to Abraham's father and said, I want you to go to the land of Canaan. That's the promised land. Bóg przemówił do ojca Abrahama i powiedział, chcę, żebyś poszedł do ziemi obiecanej, do Kanaanu. And in Genesis 11:31 it says, Abraham's father left Ur and went to Canaan. A w Księdze Rodzaju... So Abraham's father left Ur and went for Cana. For Cana, okay. W Księdze Rodzaju, 11 rozdział, 31 werset, jest napisane, że ojciec Abrahama wyszedł do ziemi Kanaan. Wyszedł do ziemi Kanaan. So Cana is the promised land and that was his father's goal. I Kanaan był tym celem, do którego wezwał go Bóg. But about halfway through, he came to Uran and he stopped there. On wyszedł z Ur, a w połowie drogi w Haranie po prostu się zatrzymał. The Bible doesn't tell us why he stopped, but he stopped. Biblia nie mówi dlaczego, ale się zatrzymał. It may have been very difficult to move all the cattle and all the family and all that. It may have been very hard. Być może było mu bardzo trudno podróżować z całą rodziną, z całym dobytkiem.
Abraham's father tried to get to the promised land, but he stopped about halfway. Więc ojciec Abrahama próbował dostać się do ziemi obiecanej, ale zatrzymał się w połowie drogi. And he settled in Uran and he said, this is good enough. I on osiedlił się w Haramie i powiedział, że to mi wystarczy. He said, at least we can survive here. We're not going to die in the desert. Przynajmniej możemy tutaj przeżyć, nie zginiemy na pustyni. Now, how many people know who Abraham is? Kto wie, kim był Abraham? Just about everybody knows who Abraham is. Praktycznie każdy wie. Whether you're a Christian or a Jew, everybody knows who Abraham is. Czy jesteś chrześcijaninem, Żydem, każdy wie, kto jest Abraham. How many here can tell me the name of his father? A kto może tutaj powiedzieć imię jego ojca? It's in the Bible. To jest w Biblii. His name was Terah. Jego imię to Terach. But nobody remembers his name because he stopped halfway. Ale nikt nie pamięta jego imienia, bo on się zatrzymał w połowie drogi. How many times do we do the same thing? A ile razy my robimy dokładnie to samo? At first we have a big dream in our hearts. Mamy wielkie, wspaniałe marzenia w naszym sercu. And we're going to have this excellent career. We're going to be excellent parents. Będziemy mieli wspaniałą karierę, będziemy wspaniałymi rodzicami. We're going to be excellent in our following the Lord. Będziemy idealnie podążać za Bogiem. We get started, but then it becomes a little difficult. Zaczynamy, startujemy, a później pojawiają się trudności. It doesn't happen as quickly as we would like it to. Bo nie wszystko dzieje się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Like Abraham's father, we say, well, this is good enough. I'll settle here. Jak ojciec Abrahama powiedział, że to mi wystarczy, tutaj się osiedlę. I know we don't want to think that things are good enough anymore. We want to go for excellence. My nie chcemy już więcej rzeczy, które są wystarczająco dobre. Chcemy doskonałości. Don't fall into the trap of things being good enough. Nie wpadnij w pułapkę rzeczy, które są wystarczająco dobre. I first came to Poland 21 years ago. Po raz pierwszy w Polsce pojawiłem się 21 lat temu. I remember exchanging $100 and getting back $1,000,000 of your dollars. Okej, pamiętam, że za $100 amerykańskich dostawałem milion złotych. I was a millionaire for a very short, for one day. Przez jeden dzień byłem milionerem. But, you know, and things were difficult. Almost most people didn't have a car 21 years ago. Wszystko było bardzo trudne, praktycznie nikt nie miał samochodu wtedy. Now most people have cars. Most people, it's what is it, three and a half slotties to $1 now. Okay. All they get is 3.5 slotties, not a million. Więc teraz każdy ma samochód. Teraz za jednego dolara dostanę 3,5 złotego. Wtedy miałem milion za $100. Things are much better. A więc wszystko jest dużo lepsze. And of all the churches in Europe, Poland's got the strongest Catholic Church. I spośród wszystkich kościołów w całej Europie Polska ma najsilniejszy kościół katolicki. So you should be happy. Więc powinniście być szczęśliwi. But it's not enough. Ale to nie wystarczy. Only 40% of the Catholics go to mass on Sunday in Poland. A tylko około 40% katolików chodzi na niedzielną mszę świętą. 60% of the Catholics are missing mass on Sunday. 60% katolików nie chodzi na mszę w niedzielę. We believe that if you miss mass on Sunday, it's a mortal sin. Wierzymy, że jeżeli nie idziesz na mszę świętą w niedzielę, to jest grzech śmiertelny. And if you commit a mortal sin and die, a jeśli popełnisz grzech śmiertelny i umrzesz, that's not good. To nie dobrze. So we're letting 60% of the Polish people go to hell. Więc my pozwalamy 60% naszego społeczeństwa iść do piekła. That's not good enough. To nie jest wystarczająco dobrze. Not at all. W żaden sposób. We all need to be much more committed to having a prosperous life in the spirit. Musimy być dużo bardziej oddani pragnieniu posiadania, pragnieniu życia, obfitego życia duchowego. God wants to take care of our finances, our marriages, all of those things. Bóg chce troszczyć się o nasze finanse, o nasze rodziny i tak dalej. But he wants to bring souls to heaven. That's his real goal. Ale przede wszystkim on chce przyprowadzić dusze do nieba. To jest jego główny cel. And you and I are the people that are going to bring the rest of the souls to heaven. I ja i ty, my mamy przyprowadzać te inne dusze do nieba. Don't settle for being a good Catholic. Nie zostań na poziomie bycia dobrym katolikiem. You want to be a power-filled Catholic. Chcesz być katolikiem wypełnionym mocą. You want to expect signs and wonders and miracles in your life.
chcesz oczekiwać znaków i cudów i widzieć je w swoim życiu. Not just for you, but for the whole church. Nie tylko dla ciebie, ale dla całego kościoła. As you receive miracles, your family and friends are going to know it. Bo jeśli ty dostaniesz cuda, to twoi znajomi i przyjaciele będą to wiedzieć. And you can bring them back to the kingdom of God. I wtedy ich przyprowadzić do Królestwa Boga. God wants you to continue to pursue your dreams. Bóg chce, żebyś trwał, żebyś podążał za swoimi pragnieniami. But the ultimate dream of every Catholic is to bring their whole family to heaven with them. A ostatecznym marzeniem, celem każdego katolika jest przyprowadzenie całej jego rodziny do Boga. Don't settle for anything less. Nie zostań przy, nie osiedlaj się, nie pozostań przy czymkolwiek mniejszym. Amen. 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 Good. We want to have questions first. A będziemy teraz mieli jakieś pytania, więc. Ten cytat z Księgi Rodzaju to ile było? The scripture quotation from Genesis. From Genesis. To był 11 rozdział, 31 wers. Genesis 11. Księga Wyjść. Księga Rodzaju, przepraszam. I found it. Terach. T-R-A-H in English. Terach. Questions. Jakieś pytania? First good question gets 5 years off his purgatory time. Okay? Kto pierwszy zada dobre pytanie, będzie miał 5 lat mniej w czyśćcu. He's here. He's here. Okay. Jak rozpalić w ludziach entuzjazm wiary i podążania za tymi celami w życiu? Okay, how to fire up in people the enthusiasm of the faith and following it in your life? The best way, of course, is reading the Bible. Najlepsze wyjście jest napisane w Biblii. Because we need faith to have enthusiasm. Aha, to jest, it is reading the Bible. Reading okay, the Bible. Czyli najlepszym wyjściem to jest czytanie Biblii. And faith comes by reading the Word of God. Bo wiara przychodzi z czytania Słowa Bożego. Faith also comes by hearing the Word of God when you go to Mass and all of those other ways. Oczywiście wiara przychodzi również przez słuchanie Słowa Bożego, kiedy na przykład idziesz na mszę świętą. Because faith is stronger than feelings. Bo wiara jest silniejsza niż uczucia. Many days you don't feel like being enthusiastic. Bo wielokrotnie nie czujesz się jakoś entuzjastycznie. But when you read the Bible or you hear the Bible preached at Mass, ale kiedy przeczytasz Biblię albo usłyszysz ją na mszy świętej, it reignites you, it gets you excited. If Moses could do that, I can do that. To ciebie na nowo rozpala i bo myślisz, jeżeli Mojżesz potrafił to ja też mogę. If Gideon, who was just a nobody, he defeated the army, I could do that. Że Gedeon, który był nikim, pokonał całą armię, to ja potrafię. If David is a terrible sinner and he could do what he did, I can do that. Więc jeśli Dawid, który był potwornym grzesznikiem, mógł to zrobić, to i ja to mogę. The Bible really gets you excited. Bo Biblia naprawdę, jeżeli ją czytasz, podnosi twoją ekscytację, rozpala twoją ekscytację. God knew what he was doing when he inspired the Bible to be written about people like Peter and David and Paul, that, not so much Paul, but Peter and David, people that made lots of mistakes. A Bóg dokładnie wiedział, co robi, kiedy powstawała, kiedy była spisywana Biblia pod jego natchnieniem, gdzie jest napisane o takich grzesznikach jak Dawid, jak Piotr, takich, którzy popełnili błędy. When you think about Moses and Paul and David, were all murderers. All three of them murdered people. Jeżeli pomyślisz o Mojżeszu, o Dawidzie i o Pawle, wszyscy byli mordercami. And they were very powerful people in the Bible. A to są potężne osoby w Biblii. I didn't murder anyone yet, so I got a chance, you know. Ja nikogo jeszcze nie zamordowałem, więc jeszcze mam szansę. So reading the Bible and sharing your life with other enthusiastic Christians. Więc czytanie Pisma Świętego i dzielenie się entuzjazmem twoim życiem z innymi katolikami, chrześcijanami. Right. If you're a married man, you want to be equally yoked. You want to grow in the spirit, but make sure your wife grows with you. A jeśli idziesz w małżeństwie, jeśli jesteś w małżeństwie i wzrastasz duchowo, to bądź pewny, upewniaj się, że twoja żona też wzrasta z tobą. Mostly the problem is
The women are way ahead of the men. Bo zazwyczaj kobiety są lata świetlne od mężczyzn. That's why I work in men's ministry so much, because we need to catch up. Dlatego właśnie posługa wśród mężczyzn jest taka sama, bo my musimy dorównać im. Most church activities outside of mass, 70% women, 30% men. A większość działalności okołokościelnych to w 70% są to kobiety, 30% tylko to mężczyźni. We need to evangelize men desperately so we get the whole family. Więc desperacko musimy ewangelizować mężczyzn, żeby oni ewangelizowali swoje rodziny. Another question. Kolejne pytanie. Czasami mamy do czynienia z bardzo połamanymi mężczyznami. There are many... Totalnie na dnie. Od czego zacząć w ogóle z taką pracę? Many people hurt, many people with broken lives, so how can we start the work with them? Well, there are people that have a lot of emotional problems because of pain in their own lives. Jest wielu ludzi, którzy mają problemy emocjonalne z powodu bólu w ich życiu. And through the charismatic renewal, there's lots of people that will pray for healing of the memories and healing of your emotional lives. I w odnowie charyzmatycznej wielu ludzi przechodzi modlitwy mające na celu uwolnienie i oczyszczenie ich pamięci, ich uczuć. You may not be struggling with problems, but you may know people in your family that are struggling with these emotional problems. Być może wy nie zmagacie się z takimi problemami, ale pewno znacie wiele osób w swoim otoczeniu, którzy zmagają się z takimi emocjonalnymi problemami. God has provided teams of people through the Unbound book and healing of the memories, kind of things that can really help people. Bóg wyposaża grupy ludzi, którzy prowadzą modlitwy uwolnienia, którzy prowadzą modlitwy uwalniania i oczyszczania wspomnień, pamięci, uczuć. And as Christians, we all should be equipped to help somebody through, you know, deliverance prayers and healing prayers. My jako chrześcijanie jesteśmy wszyscy wyposażeni w to, co jest potrzebne do modlitwy wstawienniczej, do modlitwy uwalniania. And if you think you're not good enough to do that, a jeśli myślisz, że jesteś niewystarczająco dobry, żeby to robić, you need a bigger dream. Potrzebujesz większego marzenia. You need a bigger vision. Większej perspektywy, wizji. All Catholics have the ability to use all the gifts of the Holy Spirit. Bo wszyscy katolicy mają możliwość, mają umiejętność posługiwania się darami Ducha Świętego wszystkimi. When you received baptism, you didn't receive a little Holy Spirit, you received the Holy Spirit. Jeśli kiedy przyjąłeś Chrzest Święty, nie przyjąłeś tylko troszeczkę Ducha Świętego, ale przyjąłeś właśnie Ducha Świętego. Your Holy Spirit is just as big as the Pope's Holy Spirit. Twój Duch Święty jest dokładnie tak samo wielki jak Duch Święty papieża. And you may not have some natural gifts, but you have all the supernatural gifts of the Holy Spirit. I możesz nie mieć jakichś naturalnych, wrodzonych darów, ale masz wszystkie ponadnaturalne dary Ducha Świętego. And you need to get trained and you need to exercise those gifts so you're strong in the Spirit. Więc powinieneś trenować i rozwijać tę siłę tych darów Ducha Świętego w tobie. The world is desperate for help and you are the people that have the answer. Bo świat desperacko potrzebuje pomocy, a my mamy odpowiedź. That's it. To wszystko. Another question. Jeszcze. Pytanie na temat cierpienia. Okay. Ponieważ mówiłeś, że you were saying that nie powinniśmy poddawać się chorobom, porażkom, illnesses, giving up our suffering and God, Jesus was the one who suffered. He gave the big suffering for himself. Is it possible that God wants that men would feel the suffering? How can we make discern which suffering is from my own fault and which is coming from God. Ostatnia część pytania, jak nie uciekać od cierpienia, tak? How not to escape from the suffering? Right. First of all, po pierwsze, this is very difficult question. To jest bardzo trudne pytanie. But it's something that we all get very clear in our minds.
ale jest coś, co powinniśmy mieć jasno w umyśle. God doesn't give sickness and disease to people. Bóg nie daje chorób ani cierpień ludziom. When you get sickness and disease from the world and from the devil, jeśli dostaniesz taką chorobę, cierpienie od świata, od diabła, God will use it to perfect you and to bless people around you by your suffering. Bóg udoskonala, użyje tego do udoskonalenia ciebie i ludzi dookoła. And it's you absolutely should offer up all your suffering, whether it's sickness, disease or harassment from people, you know. You should offer it up to God. Offer up your suffering. Okay, więc wszystko, całe cierpienie, wszystkie trudności powinieneś zawsze ofiarować Bogu. But you don't hold on to it. Ale nie trzymaj się ich, nie trzymaj ich. You pray that it leaves you. Módl się, żeby one cię opuściły. Every person that came to Jesus and asked for healing was healed. Każda osoba, która podeszła do Jezusa, poprosiła o uzdrowienie, została uzdrowiona. Jesus came to reveal the will of the Father to the world. Bo Jezus przyszedł po to, żeby objawić wolę Ojca dla świata. If Jesus healed everyone that asked for healing, jeśli Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy go o to prosili, that seems to be the will of the Father, that we be healed. To jest właśnie wolą Ojca, żebyśmy byli uzdrowieni, zdrowi. Now there's a perfect will and a permissive will of God. Jest wola doskonała i wola dopuszczona. The perfect will is that everyone gets healed, everyone goes to heaven. Doskonała to jest taka, że każdy zostanie uzdrowiony i każdy pójdzie do nieba. Permissive will is some people are sick and some people go to hell. Dozwolona jest wola Boża jest taka, że niektórzy będą chorować i niektórzy pójdą do piekła. And you don't have to discern too much about is this from God or is this from the devil. I you don't have to try to. You don't try, don't worry about this. I więc nie siłuj się, żeby rozróżniać, czy to jest ta dozwalająca wola Boża, czy to jest od Niego, czy to jest nie od Niego. Pray to get rid of all the suffering in your life, and if God wants to, He'll relieve you of it. Módl się o to, żeby Bóg odebrał ci wszystkie, zabrał ci wszystkie choroby, a jeżeli On będzie chciał, to zrobi. Now, if it takes one week, one year, 10 years, you keep praying against that. Nieważne, czy to będzie trwało tydzień, rok, czy 10 lat, po prostu trwaj w modlitwie. But you always offer it up at the same time. I'm suffering, God, I want you to take the suffering and use it for my life or whatever else. Ale cały czas ofiaruj to Bogu. Panie Boże, ja cierpię, więc użyj to, wykorzystaj to w życiu moim i w życiu innych. But don't hold on to your sufferings. Ale nie trzymaj się tych cierpień. Because we know what the will of God the Father is. Bo my znamy wolę Boga Ojca. Jesus healed everyone. Bo Jezus uzdrawiał każdego. So that's our goal. Więc to jest nasz cel. But even if we're holy, we may not get there. Ale nawet jeżeli jesteśmy święci, możemy go nie osiągnąć. But we keep praying for that. Ale modlimy się o to. That's the best. No one has ever been given a real good answer about healing in the whole world. Nigdy nie dostał dobrej odpowiedzi na temat uzdrowienia na całym świecie. It's one of the mysteries of the church. Bo to jest jedna z tajemnic Kościoła. I mean, I've prayed over some terrible people there, some very sinful people, instantly healed. Ja widziałem wiele osób bardzo złych, które natychmiast zostawały uzdrowiane. I pray with saintly people, they're still sick. A modliłem się za święte wręcz osoby i one nadal są chore. So we can't earn healing, it just happens. Więc my nie możemy zasłużyć na uzdrowienie, to po prostu się dzieje. That's the best answer I can give you. To jest najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać. Czasami do czynienia mamy z ateistami. Sometimes we are dealing with the atheists, with the people, unbelievers. Z ludźmi, którzy w ogóle nie dopuszczają tematu duchowego, czy don't even let the spiritual topics in their lives. Mm-hmm. So how can we even start the talking with them? Czasami to są ochrzczone osoby. Sometimes they are baptized. Yeah. Well, it's always difficult if you're getting someone that's angry at God. Zawsze jest trudno postępować z kimś, kto jest zły na Boga. And if somebody says they're an atheist, they're just angry at God. Więc jeśli ktoś mówi, że jest ateistą, to jest po prostu zły na Boga. Gniewa się na niego. There's no one that's a true atheist. There's no one that doesn't believe there is a God and all that.
Nie ma czystego ateisty, bo nie ma nikogo, kto nie wierzyłby w Boga. They're usually people that have been hurt in their lives and they're angry at God, so they say there's no God. Zazwyczaj to są osoby skrzywdzone w swoim życiu, zagniewane na Boga i dlatego mówią, że nie ma Boga. You want the first thing you do is pray for them first. Pierwsze co powinieneś, to modlić się za nich. And then just witness to them about the miracles that you've had in your life. I świadcz o cudach, które dzieją się w twoim życiu. And if you haven't had any miracles in your life, you better start praying. A jeśli jeszcze nie doświadczyłeś żadnego cudu w swoim życiu, lepiej zacznij się modlić. We all have miracles in our lives, little ones and big ones. Bo każdy ma cuda w swoim życiu, duże albo małe. Because I do this as a job, I see miracles almost just about every day of my life. Big ones and small ones, thousands of them. Z racji tego, że to jest moją codziennością, moją pracą, widzę cuda, wiele cudów każdego dnia w swoim życiu. So I've argued with atheists and people of other religions. Więc ja sprzeczam się z ateistami i tymi, którzy są pokłóceni z religią. And I just ask them, have you ever seen anyone healed of cancer or seen anyone raised from the dead? I pytam, czy kiedykolwiek widziałeś kogoś uzdrowionego z raka albo kogoś wskrzeszonego z martwych? And they all say no. I oni mówią nie. And I say, well, I have. A ja widziałem. Why would I want to be like you? Why wouldn't you want to be like me? Dlaczego ja mam być taki jak ty? Dlaczego to ty nie możesz być taki jak ja? You know, just argue the facts. The facts are, if you're a Catholic, you see miracles. Without being a Catholic or a Christian, no miracles. Po prostu sprzeczaj się na o fakty. Jeżeli jesteś katolikiem, widzisz i masz cuda. Jeżeli nie jesteś, nie widzisz, nie doświadczasz. Jesus said, if you don't believe in what I'm telling you, at least believe in the miracles that you see me doing. Jezus powiedział, że jeśli nie wierzycie moim słowom, to chociaż wierzcie tym, co cudom, które widzicie, które czynię. So I want to bring every one of us to the place where we experience miracles ourselves all the time. We should be praying for people all the time, seeing miracles. Więc chciałbym, żeby każdy z was doszedł do takiego miejsca, że widzi cuda na co dzień w swoim życiu. And you don't have to be good to see miracles. I nie musisz wcale być dobrym, żeby widzieć cuda. The biggest sinners see lots of miracles. A bo wielu grzeszników widziało mnóstwo cudów. I know. Ja wiem. I know. You know, everyone should experience miracles in your life. Każdy powinien doświadczać cudów w swoim życiu. That's one of the things that the church is lacking in these days. We don't expect miracles the way we should. To jest jedna z rzeczy, której brakuje w Kościele. Nie oczekujemy cudów w naszym życiu, żeby je widzieć. But God wants to intervene in our lives and show us signs and wonders and miracles. Ale Bóg daje to w nasze serca i chce, żebyśmy widzieli znaki i cuda. Before we leave tonight, I'll offer to pray with anyone that wants to receive prayer. We'll see some miracles here. Zanim dzisiaj wyjdziemy, proponuję modlitwę każdemu, kto chce ją otrzymać. Będziemy tutaj widzieć cuda. Another question, last question. Ostatnie pytanie. What should be the best attitude to Jehovah Witnesses? Oh, we're talking Jehovah Witnesses. Great thing to do with them. I used to love to bring them in. Oh, okay. Talk to them about Jesus. Ja uwielbiam przyprowadzać ich do Boga. Rozmawiaj z nimi o Jezusie. Then if you want them to leave, if you want them to leave your house, you want to get rid of them. Aha, i jeśli chcesz pozbyć się ich już z domu. Just say, can we pray together? Zapytaj, czy możemy się pomodlić wspólnie? They run. Uciekają. They don't believe in miracles at all. Nie wierzą w żadne cuda. Yeah. They think miracles died with the original church. There's no more miracles. Myślą, że cuda umarły z oryginalnym kościołem, że już nie ma ich. That's when I always argue with them, you know, have you ever seen people healed and all that, you know? Zawsze sprzeczam się z nimi o to, czy na przykład widzieli kogoś uzdrowionego. But they also won't pray with you. They're afraid. Ale oni, they won't pray. No. Ale oni nie będą, nie będą się modlić z sobą. Should we try to convert them? Oh yeah, oh sure. Oczywiście, oh, yeah. Oczywiście. Very difficult. To jest bardzo trudne. To convert them. Because they live a very good life. Bo oni prowadzą bardzo dobre życia. They have very strong communities in their churches. Mają bardzo mocne wspólnoty w swoich kościołach.
And it's very difficult when you look at the average Catholic family and at the average Jehovah family, and their families are stronger than us. A kiedy porównasz przeciętną rodzinę Świadków Jehowy i katolików, to ich rodziny są często silniejsze. So, but if you're an example of peace and joy, they don't have the peace that Christ has. And if you show them peace and love, you can convince some of them. Jeśli będziesz miał w sobie radość i pokój, której oni nie mają, tej radości i pokoju od Jezusa, a to oni będą chcieli cię naśladować. Yeah. Okay. You want to break them in the groups, you say? Teraz będą krótkie spotkania w małych grupach i po tym dzieleniu w małych grupach będzie modlitwa wstawiennicza. I chcieliśmy, żebyście... Po ile osób? Po 3 osoby w grupce? Dobierzmy się po 3 osoby, może tak po prostu jak siedzimy. I chcielibyśmy, żebyście odpowiedzieli sobie na 2 pytania. Po pierwsze, czy mam marzenie? A po drugie, jakie marzenie odpuściłem, zostawiłem i dlaczego? 15 minut mamy na to. Yeah, two questions you're gonna get again. Good.